No i cześć, witajcie w nowym vlogu. Odsłona. Choinka jeszcze jest, ale już na drugim mieszkaniu chcemy się jej pozbyć. To znaczy chcemy i musimy. Ponieważ niedługo wyjeżdżamy, jak będą ferie, przyjdzie babcia Basia, a ona nie ma zamiaru znowu po prostu z George'em się użerać, bo on bezustannie, tak jak to było już powiedziane, no po prostu chce przejść do swojej bazy, a tę bazę mu zajęła teraz choinka. My jesteśmy w trakcie nagrywania, scenariusz jest, także nagrywki na kanał Michasi, na razie bez Michasi, która jest w szkole, natomiast my tutaj musimy pewne rzeczy sobie ponagrywać, a ciąg dalszy nastąpi już z Michasią. Także właśnie dokładaliśmy do pieca, Marek dołożył do pieca i wiecie, takie zaleciało. Ale ładnie pachnie takim drewienkiem. Ale pachnie drzewem, bo rzeczywiście, słuchajcie, no wiadomo, jak tak węgiel i tak dalej, to inny zapach, ale coś dzisiaj jakoś nie chciało się palić, nie chciało się rozpalać. No i coś z ciśnieniem. O, zobaczcie, pokażę wam, że już jest ok. Oczywiście szyba ubrudzona, no i wiadomo jak to. Ale i tak jest w miarę czysta. Ale i tak jest czysta, chociaż aparat coś głupieje teraz. O, troszeczkę teraz wam pozwolił zobaczyć tego ognia. Mrozy, mrozy i tak jak zapowiadali i tak też się chyba dzieje, bo jak jest środek tygodnia, to ten mróz no, odpuszcza i tak jak widzę od północy i też piszecie nam właśnie w komentarzach, w wiadomościach, że u was to już jest nie minus 13, 15, 20, ale minus 3, minus 2. Także tak. No to normalny. Raz mróz jest, raz go nie ma. I słuchajcie, jedna taka rozkmina. Ostatnio w ogóle tak. Mam takie brańsko na jakieś szydełka, jakieś takie druty, jakieś włóczki. Poznajdywałam takie rzeczy. Kiedyś jeszcze Michasia się tym interesowała i robiła. Ma tam różne takie szydełka, różnej grubości, różnej długości. I ja już tak, wiecie, już zaczęłam sobie tak nawlekać i te oczka tak... także to mnie kusi. Dalej, kolejna rzecz, którą muszę zrobić, muszę to obczaić właśnie. Kupiłam sobie taką sukienkę, sukienka czerwona, nie mam w ogóle sukienki czerwonej, bardzo ona mi się spodobała i fason, tylko oczywiście co, ma za długi dekolt, no i za długi, no za duży, bo za długie ma wycięcie, o. No i teraz tak, no nie da się tego tak, wiecie, na zakładkę zszyć, więc muszę coś wykombinować. Albo troszeczkę podszyję sobie koronką, też czerwoną, bo nie chcę zrobić takiego, takiego kontrastu. No albo nie wiem, coś wymyślę. Nie chcę, są też takie taśmy do podklejenia, nawet widziałam takie lifehacki. Taśmy naklejacie sobie tutaj na piersi. I tą sukienkę, bo to są takie taśmy dwustronne i ta sukienka się przykleja do tej taśmy z tej strony wewnętrznej, ale no dla mnie to jest takie mało przekonujące, o, że nie wiem, czy mi się to do końca będzie trzymało, także no kombinacja będzie sukienkowa. Nie wiem, czy wiecie, ale już kiedyś to mówiłam, że ja takie rzeczy przeróbkowe lubię. I sama na przykład jak coś mi jest za długa sukienka, czy jakaś taka za szeroka, czasami za wąska, to jak są zaszewki, to sobie poszerzę, albo sobie skrócę coś, albo sobie przeszyję, albo sobie zwężę, albo i tak dalej. Więc takie skargi, nią się zajmę, bo na razie leży w szafie, bo rozkminiam, co by tu zrobić. O, może wy macie jakieś pomysły, co można zrobić, jak na przykład w sukience jest za duży dekolt i chcecie go zniwelować, ale nie mogę zrobić takiego, wiecie, takiej zakładki, zaszyć sobie, bo sukienka ma troszkę elastanu i potem to tak będzie dziwnie może się zachowywało. Więc jeżeli wy macie jakieś pomysły, jak zmniejszyć za duży dekolt, to też dopiszcie. Także my wracamy do nagrania. Jak nagramy, koniecznie musi wpaść kawa. Dzisiaj jeszcze zakupy, jutro coś muszę pomyśleć na obiad. Powiem wam, że z tymi obiadami to nie wiem, no chyba też tak macie, bo często mi piszecie, jak na przykład dodajemy jakiś przepis, no różne, to czasami piszecie i on akurat ma takie jakieś tam obiadowe zaciągi,
to pisze ci, o jak fajnie, mam pomysł na obiad, o jak fajnie, no właśnie, też mam z tym problem. Często zastanawiam się, co by tu na obiad zrobić. I jak na przykład pytam, a co wy byście chcieli? Jeden, drugi, obojętnie, no to jak ja już słyszę obojętnie, no to nie. I na przykład wtedy rzucam hasło, a może krupniok zrobimy, krupniok, surówka, kartofle. A nie, a może to? A, no i to właśnie mi się zaczyna wtedy, wiecie, odpala mi się zapłon. Ja mówię, no przecież przed chwilą słyszałam, że obojętnie. No, także problemy z obiadami też. Czasami nie mam w ogóle pomysłu, co na ten obiad. Co na obiad, więc teraz jest tak. Zrobiłam, wczoraj na dzisiaj zrobiłam... Czekajcie, łazanki. Właściwie mi Hasia mi pomogła. Dalej zostało mi troszeczkę kapusty kiszonej ugotowanej z tych łazanek, bo niecałą zużyłam, więc wymyśliłam, że zrobię z tej z kapusty pańskraut i do tego jakiś sos, jakąś pieczeń, czy może takie, wiecie, gulaszowe jakieś mięsko kupię i zrobię taką pieczeń. Także znowu, kolejna rzecz. Co zrobić na obiad? Fajne jest, słuchajcie, to, że... A czasami na przykład są takie listy, słuchajcie, jak to już jak to w szkołach, przy szkołach robią, wywieszają takie menu na cały tydzień, nie? I wtedy można sobie tam podejrzeć, ja tak czasami robiłam też w szkole, co oni tam mają, a zupa kalafiorowa, a jakieś pulpety, a jakieś coś tam, no i wtedy wiecie, możecie coś tam sobie, podejrzeć i zrobić u siebie. Już idę, Marek gotowy, o, wyglądasz elegancko. No i jest, okazuje się, że nie myliliście się i są już pierwsze odsłony wielkanocnych gadżetów. No to jest jakiś notesik i akurat tutaj jest tego mnóstwo. Mnóstwo, popatrzcie, jakieś miseczki, zajączki, serduszka, jajeczka, skorupeczki, pojemniczki. O, tu takie są ładne, podobne mam w domu. To chyba świeci to jajeczko, podejrzewam. No są różne plastikowe jajeczka do malowania. No nie, jest tego mnóstwo tutaj. O, proszę. Czyli co? Wielkanoc pełną gębą. Można już kupować, bo teraz jeszcze jest w czym wybierać. O, jakie ładne słoiczki, pojemniczki. Tutaj takie jakieś diamond painting. No też fajna rzecz. Można do jakiegoś prezentu dołączyć, jak ktoś lubi takie. No i tu, o. Takie metalowe bazy chyba do jakichś stroiczków. Wow, to jest też słodkie. W jakiej cenie jest? Taki zajączek 9 zł. No fajny. No. Czyli potwierdza się. O, jeszcze tu zajrzyjmy. A to już jest inny styl. No ale też wielkanocny. Także potwierdzam. Rzeczywiście mamy już Wielkanoc. W sklepach. Myślę, że tych sklepów tutaj będzie coraz więcej i chyba już większość właśnie tak, tego typu sklepów, tego typu Teddy Action, jakieś Kiki, to będą miały właśnie już taką, ten asortyment, proszę, wielkanocny. Tu też jakieś jajko? Nie. No, ale tego się można było spodziewać, mamy połowę stycznia. Jakoś nie czuję tego klimatu wielkanocnego, no ale niestety jest. Niestety. No wiecie, i to wszystko się tak napędza, tak jak mówiłam, to się wszystko tak przyspiesza, tak napędza. Ja lejce nawet jeszcze nie byłam, a tu też jest dosyć dużo jeszcze. Patrzcie, wielkanocnych różnych rzeczy. Koszyczki takie, takie torebki na fajne jajeczka. A, wiem na co. Jak to dzieci zbierają takie w ogrodach, w ogródkach i szukają zajączków, jajeczek. No chyba teraz jest, nie? Ten zwyczaj. Też przyszedł z zachodu, znaczy chyba z Ameryki. Dobra, także jakby co? Wielkanocne ozdoby można już kupować i szaleć. Oh, trochę, nie wiem, kłóci mi się to, bo ja mam jeszcze choinkę w domu. Dobra, znalazłam to, co trzeba. Właściwie to znajduję, kompletuję. Chyba w poprzednim vlogu, albo może
w jeszcze poprzednim mówiłam wam o tym, że no ciągnie mnie coś do takiego, wiecie, szydełkowania, robienia na drutach może, po prostu do takich robótek ręcznych. No i kiedyś Michasia miała taką zajawkę, a teraz ja. Na razie kompletuję. Pokażę wam zaraz, co mam, bo to są naprawdę niewielkie rzeczy. Niewiele tego jest. No i musiałabym pokombinować, co bym mogła z tego zrobić. Na przykład moja mama kiedyś na drutach to robiła bardzo fajne takie papcie. Takie robione, właśnie wsuwane, coś a la baleriny. Tylko, że one właśnie były wykonane z włóczki. Z wełny, z włóczki. No nie wiem dokładnie, jaka jest różnica. No i faktycznie myśmy... No do dzisiaj je ma, one się przecierały z czasem, potem robiła nowe i naprawdę fajna sprawa. Jak wiecie z poprzednich też vlogów, ja już wcześniej miałam taką zajawkę takiego, no takich ręcznych robótek, ale to była taka cała zajawa, bo powstał wtedy taki bezrękawnik na drutach robiony, no bezrękawnik długi, z wzorem, takim pięknym wzorem, że chyba dziś to nie byłabym w stanie go odtworzyć. Albo byłabym w stanie odtworzyć, ale musiałabym, wiadomo, mieć jakiś instruktaż. Kiedyś były takie gazety, nie wiem, pamiętam, że była kiedyś taka gazeta Burda i tam były chyba szablony, nie wiem, czy to było do robótek ręcznych, czy raczej do szycia. Już teraz, no, nie chcę tutaj tak, zapewnik ten, tego tytułu dawać, ale faktycznie coś takiego było. Zresztą gazet to chyba do dzisiaj jest sporo, ale powiem wam szczerze, że ja nawet nie rozglądałam się, czy na przykład w Empiku są takie gazety, które mają w sobie, które zawierają instruktaż, jak na przykład zrobić sweter. Albo uczą nas ściegów różnych. No bo na drutach czy na szydełku można naprawdę zrobić bajeranckie rzeczy. W ogóle ludzie robią takie rzeczy na szydełku. Ja kiedyś tam też mi wpadło jakiś tam film, filmik na YouTubie. Po prostu kobieta, która robi jakieś koszyczki. To, że serwetki, serweteczki, to wiadomo. No ale to już na szydełku. Ja wam pokażę, co ja mam. Jakie są moje rzeczy. To jest tak. Takie trzy motki, powiedzmy. Ta jest taka najcieńsza włóczka. A te są takie puchowe. Takie moherowe. Nie wiem, jak to nazwać. I zobaczcie. Tutaj już pojechałam. Jakoś tak coś zaczynam. Wiecie, na razie takie proste ruchy, właśnie takie oczka, które przekładam, przewlekam, żeby też troszeczkę się tak, wiecie, przyzwyczaić, żeby sobie przyswoić ten, no to szydełko, bo to jest raczej szydełko. No i właśnie, odkrycie kolejne. Przecież one mają różne grubości i nawet, czekajcie, gdzieś tutaj one są opisane, na przykład ten. Tak, ten już jest cieńszy, no tak, no rzeczywiście, te nie wiem, czy są opisane, czy one, czekajcie, o też, tak, tutaj na tej rączce, kurczę, to tak, o widzicie, a ten ile ma, o 6 mm, także każdy ma jakąś swoją grubość, no i na pewno w odpowiednie znowu włóczki. W te grubsze będą większe, w te cieńsze będą mniejsze, także tak to się na razie u mnie prezentuje. I jeszcze przypomniało mi się teraz, słuchajcie, bo mówiłam wcześniej we vlogu tutaj, że kombinuję coś z sukienką czerwoną, bo mam za duży dekolt. No i teraz co by tu zrobić? No byłam w pasmanterni, tak rozglądać się, rozglądać, porozglądać, a co by tutaj zapytałam, no pani mówi albo koronka, no ale nie każda koronka się nadaje, bo ona wygląda wtedy tak, wiecie, jakby wam bielizna wystawała, albo jakiś materiał wszyć, no i mówię, ach to dobrze, jeszcze pomyślę. No i tak teraz siedzę w domu, rozkminiam, mówię, a wpiszę sobie w Google, nie? No i wpisałam w Google, a tam coś takiego, wstawka na dekolt, i to jest taka zapinka na biustonosz. Wiecie, jak macie te ramionczka od biustonosza? I to jest taki materiał w kształcie trapezu, powiedzmy. I on ma tutaj wszyte ma po obu dwóch stronach takie, powiedzmy sobie, ramionczka, takie paseczki. Paseczki zakończone zatrzaskami. I
zahaczacie sobie taki ten paseczek, zapinacie zatrzaskiem o ramionczko biustonosza jednej i drugiej strony i tu Wam zostaje taki materiał. Później to można podłożyć sobie tą dolną część pod biustonosz i tak to niby ma się prezentować. Chyba, nie wiem, poszukam jeszcze, pogrzebię, porobię. Może skuszę się na coś takiego i wypróbuję to po prostu, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę coś takiego. Nigdy nie spotkałam się z jakąś taką nakładką na biustonosz, na dekol, coś tamtego. Także w internetach trochę tego jest. Poszukam sobie, zobaczymy. Może się skuszę, zamówię i na pewno Wam wtedy pokażę, co to daje za efekt i tak dalej. Dobra, patrzę jeszcze na moją książkę, bo słuchajcie, ostatnio we vlogach pojawiło się coś takiego jak wiecie, afirmacja, manifestacja, manifestowanie, afirmacja. Czytam Josepha Murphy'ego Potęga podświadomości, książkę, którą już kiedyś kupiłam, jakiś czas temu i zaczęłam ją czytać i ona mnie tak, wiecie, wycofała. Jakoś te treści tak do mnie nie przemawiały, nie docierały. Coś było takiego, że mówię nie. Natomiast ja wracam do niej chyba po 2 miesiącach i stwierdziłam, że to jest coś, co można uznać za prawdziwe, coś, co można spróbować zastosować w swoim życiu, jak gdyby tą kategorią iść, pomyśleć w ten sposób, no i sprawdzić, zobaczyć. Podpasuje Ci to tak, nie podpasuje to nie. Nie będę bardziej się rozwodzić na ten temat, ponieważ ja jestem dopiero, tu, gdzieś na początku. Natomiast zaczynam czuć, kumać czacze i czuć klimat. Dobra, także tyle z odsłony. Zobaczymy, co z tego mojego szydełka wyjdzie. Może Wy mi coś też podsuniecie znowu ciekawego. Tymczasem wracam do kuchni. Rozkminiam kolejny dzień na obiad, też o tym było w tym vlogu już i chyba tym razem coś, czego dawno nie było, spaghetti wpadnie na tapet, także będzie chyba smaczny. Taki piękny wybór ryb, ja stawiam dzisiaj na łososia i wiecie co, z ciekawości zapytałam, bo też Wam o tym powiem. Łosoś filet ze skórą detrym, łosoś filet ze skórą atrym. No i pytam Panią, o co chodzi tutaj, jeżeli chodzi, bo cena też się, widzicie, jest różnica w cenie. No i taka jest zagadka rozwiązana, że jeżeli jest literka niższa, to ten łosoś ma dużo więcej ości i różnych tam rzeczy, typu na przykład nawet fragment kręgosłupa. Natomiast im literka wyższa, tu mamy D, tym ten łosoś ma mniej ości. No i tutaj mamy takiego ładnego łososia. Ten filet wybrałam, no bo do nagrania idealny. Także przynajmniej czegoś się nowego dowiedziałam i to Wam też przekazuję. Może większość z Was wiedziała, ja niestety nie. Ale już wiem, co to znaczy atrym, jaka jest różnica między atrym a detrym. Wstrzymało się Markowi przesyłanie. My jesteśmy na dziale, jak Wam pokazywałam, rybnym. Filecik rybny jest. Filet z łososia, dokładnie. Bo taki przepis nam wpadnie, będziemy teraz na dniach robić, to znaczy od razu jutro. No tak, no bo taka ryba nie może leżeć w lodówce, a ja nie będę jej mrozić, żeby była świeża, fajna, także od razu jutro idzie na patelnię, na nagranie, będzie pyszna, pieczona w piekarniku tym razem rybka, także mam nadzieję, że Wam posmakuje, bo my ten przepis już znamy. To jest wypróbowane, już jedliśmy go nieraz i dlatego wiemy, że jest dobry. A że wiemy, że jest dobry, to z Wami się nim podzielimy. Zawsze tak robimy, jeżeli chodzi o przepisy. Dobra, kupiony, reszta zakupu, pokażę Wam wózek, jak wygląda. Już, zobaczcie, tylko zawartość, rybę, nie? Zawartość. Każdy wie, jak wygląda wózek, nie? Ale zobaczcie, zawartość jest taka na razie. Nowości to jest to. Ja jak myślicie, co to jest? To buraki jakieś. Jakieś buraki, odmiana jakaś, nie wiem czegoś, marchewki może, ale to jest rzodkiewka. Taka odmiana niby włoska. Także wzięliśmy, spróbujemy do śniadania. Koper też mega XXL. Bardzo fajny, te gałęzie ma takie łodygi. George, przepraszam. Tak, George będą się cieszyły, trochę owoców i idziemy dalej na resztę zakupów. Odhacz lista jest. Śniadanie zjedzone. Wszystko posprzątane. Teraz czas się troszkę przebrać w taki luźniejszy strój.
i zabieram się za robienie sosu do spaghetti na dzisiejszy obiad. Kupiliśmy pięknego tego łososia, tak jak Wam mówiłam przed chwilą. Taki świeży jest najlepszy. Można go nawet sobie wtedy lepiej taki świeży kupić i zamrozić sobie, bo pozbywacie się też tego kupnego już wtedy lodu, którym często takie, wiecie, ta glazura lodowa, że tak powiem, na filetach często jest. No ale jak nie ma wyjścia, no to się kupuje mrożone. Także zabieram się do pracy, a jeszcze Wam powiem tak, no moja biała puchowa kurtka, to znaczy ona nie jest biała, ona jest taka ekri. Moja kurtka była ostatnio prana i też Wam o tym pisałam, o tym, że ją suszyłam. Mam jedną taką, taką niebieską kulę do suszenia, ale ona nie dała rady, żeby rozbić ten puch. No i pisaliście mi też w komentarzach, żeby suszyć do oporu i tak zrobiłam i rzeczywiście to pierze się rozbiło. Ale to są właśnie też minusy zimy. Takie uroki zimy, które nie są dla nas za dobre. No i wiecie, jak tu do auta, z auta, w aucie coś tam przekładam jeszcze w bagażniku. No i tak udziublałam sobie kurtkę, że wyglądam po prostu fatalnie już teraz. Zaraz Wam ją pokażę. A zresztą, już Wam to pokażę. Patrzcie. To jest właśnie... Ale to sobie dołożyłaś, bo jak pojechaliśmy do sklepu, tak? To miałaś tylko to. Mhm. Tu. Aha. A tu sobie udziubałaś już całkowicie. No, a tu już. Ale wiesz co, to jest chyba też taki materiał, co wszystko łapie. Nie wiem, czy wszystko łapie, czy nie, ale akurat łapie ten brudek. No i gdzieś tam drzwi, gdzieś klapa i tak dalej, no i Marzena po prostu ma kurtkę do prania. Ale teraz tak jak... Spoko. Myślałam, że coś nie dokleiło się. Ale myślę sobie teraz, że przy tym praniu, przy tym suszeniu właściwie, wykorzystam te kule, te plastikowe piłeczki, które kupiłam w Pepco. Wszystkie 6 sztuk, które kupiłam, wrzucę do suszarki i zobaczymy, jak ona się zachowa, ta kurtka. Czy te piłeczki faktycznie tak podziałają, tak wiecie, tak, tak, że faktycznie już od razu, czy też trzeba będzie cykl powtarzać, no i, no i wtedy jakoś zadziałać. Tymczasem, o właśnie, zakupy na obiad. Składniki mięsowołowe, najczęściej mięsa wołowego używam, jeżeli chodzi o sos do spaghetti. Do tego pomidory z puszki, pulpa taka passata, przyprawy, czyli gałka, oregano, bazylia, pietruszka, marchewka. To przywiozłam sobie z tamtego mieszkania, bo one są jeszcze dobre, ale tam już takie zwinięte, więc można śmiało wykorzystać. Czosnek, cebulki, reszta dodatkowo jeszcze mam w lodówce, oliwa z oliwek jeszcze będzie potrzebna, troszeczkę tak ciut ciut, kapeczkę, no i oczywiście makaron to już sobie ugotujemy tam na miejscu w domku, żeby był świeży, no i obiad będzie gotowy. Jeżeli chodzi o marchewkę, pietruszkę, to przez lata nie dawaliśmy, natomiast ostatnio stwierdziliśmy, że można, nawet nasz przepis na tak? Mhm. Na sos spaghetti. Taki sos boloński. Właśnie tam w przepisie mamy marcheweczkę, dodajemy jeszcze dodatkowo teraz pietruszkę i w ogóle to jest niewyczuwalne. Także można to sobie dodać, nie trzeba. Jeżeli chodzi o przyprawy, no to wiadomo, są też takie przyprawy w zestawie typu zioła prowansalskie. No to też jak to lubi, jak to woli. Ja troszeczkę gałki muszkatołowej dodaję, bo ona podkręca też smaczek mięsa. I dobrze nam smakuje, my lubimy, także tak, zanim to, tak jak mówiłam, troszeczkę się przebierzemy. Jeszcze mam taką bluzkę świąteczną. Ty, Merry Christmas, tu jest napisane? Tak. A, czyli świąteczną. Ale no stwierdziłam, że choinki to jeszcze założę. Przebiorę się, zrobimy jeszcze kawę. Bo kawa musi być. Dzisiaj w ogóle późno startujemy, bo jest prawie 12, ale wiecie, zakupy, później szkoła, zakupy, także to wszystko też później jeszcze się opóźnia, przesuwa w czasie. A, i jeszcze, jak przyjedziemy do domku, to muszę Wam pokazać, co wczoraj zrobiłam. Tylko muszę kupić nowy kordonek, taki kordonek cieńszy. Zrobiłam coś fajnego. Moja pierwsza, jeszcze niedoskonała, serwetka.
na szydełku. Nie, nie przywiozłam, nie została tam w domu, ale jak przyjedziemy, to na pewno wam pokażę. Zobaczycie, ocenicie. Ale zaczynam się wykręcać. I na koniec vloga to, co wam obiecałam. O, czemu jestem taka niebieska? Nie wiem dlaczego. Okej, może kamera się tutaj dopasuje. Wczoraj przysiadłam i po prostu coś mnie tak wzięło. Odpaliłam sobie instruktażowe filmiki na YouTubie i dorwałam jakąś resztę takiej kordonki. I dzisiaj kupiłam, ale nie wiem, czy to jest to. Przędza bawełniana. Dobra, ale też taką miałam. I zobaczcie, co powstało. Jeszcze reszta zwisa tej niteczki. To, co mi zostało. O, zostało mi tu. Proszę, jedziemy w dół. Dobra, dobra. Powstała sobie taka serweteczka. To jest oczywiście, słuchajcie, próba. Próba, jakich mało. O, na tym takim niebieskim tle prezentuje się inaczej. Ona jest lekko tylko przeprasowana. Tu mam jeszcze, widzicie, to sobie to muszę uciąć. Ale prezentuje się w ten sposób. Oczywiście ona nie jest doskonała. Słuchajcie, gdzieś tu oczka nie takie. Tu mi, to mi w ogóle nie wyszło tak, jak powinno, bo to powinno być bardziej tutaj u góry. A wyszło mi gdzieś, jak widzicie, takie jakieś na bokach. Ten wzór. Jestem z siebie dumna, w ogóle podoba mi się, ale to jest tylko, to była taka zajawka, chyba mam nadzieję do tego, żeby troszeczkę coś więcej podziałać. Dzisiaj chciałam kupić, słuchajcie, w Passmanterii chciałam kupić sobie taką włóczkę troszeczkę cieńszą, ale nie było. Pojechałam do Action i tam jest taka. No ona jest też za gruba, nie? Czekajcie, 10... Ja jeszcze tak nie za bardzo, wiecie, kumam tutaj, o co tu chodzi w tym wszystkim. Ale ona jest za gruba. To jest mniej więcej taka grubość, jak ta, którą miałam. Ale jeju, jakie mi się... Słuchajcie, bo tak, jak zaczynacie coś oglądać w jednym temacie, to potem wam YouTube podsyła w podobnym klimacie, że tak powiem, treści. I jaki mi się znowu otworzył, jejku, kobieta tam robi takie cuda, jakieś kwiatuszki, jakieś takie, wiecie, kwiatek w liściu, z liściem, coś tam, motyle, ojeju. Także zajawka. Dodatkowo jeszcze kupiłam coś takiego, ale to jest bardzo podobne, tylko że to już jest, czekajcie, żeby nie mówić pierdół. Włóczka bawełniana? Jaka? Sorry. Pani nie dowidzi. Bawełniano bambusowa. Wow, 50% bawełny, 50% bambusa. Dobra, i coś takiego jeszcze. Tylko, no podejrzewam, nie wiem nawet jak to jest, skąd... Nie chcę tutaj tego sobie rozwalić. Aha, to jest taki, taka jest... powiedzmy ombre, sombre, czy coś takiego. Akryl poliamid 50 na 50, dobra, to niech będzie. I włóczka Cozy Baby, to też na pewno coś znaczy. Te włóczki się różnie nazywają, jakaś jest Cozy, jakaś jest jeszcze inna. Także jak ktoś w tym siedzi, to na pewno się zna. Włóczka akrylowa i jeszcze taka. Akryl, 100% akryl, medium. Też nie wiem, co to znaczy, dobra. I tak. Także zaczynam się wkręcać. Dzisiaj na pewno też przysiądę i coś zacznę robić, bo ta moja nawet taka jest spoko. Oczywiście nie ten kolor, nie to jeszcze, wiecie, wykonanie takie, bo to jest mało precyzyjne. Także jak ktoś jest takim specjalistą, to na pewno tutaj kilka błędów odhaczy. Ale tak oglądając te filmiki, właśnie, słuchajcie, poznaję pewną terminologię też, że robimy słupek. Że zabieramy coś tam jeszcze. Także, no, takie mam, albo oczko zamykające. Także mam coś takiego, że, no widzicie, znowu czegoś się tam nauczyłam. Zobaczymy w ogóle, jak mi to wyjdzie, jak mi to wejdzie w krew. Czy to będzie na dłuższą metę, czy to jest tylko taka zajaweczka, bo... No ja jestem też taką osobą, że jak coś mi nie wychodzi, to często się zrażam,
ale z drugiej strony, to wiecie, mam takiego potem motywatora i wkurza, no nie, to mi musi wyjść, ja to muszę zrobić jeszcze raz. Wczoraj, słuchajcie, wczoraj to zrobiłam, o 10 wieczorem usiadłam i taki był malutki ten moteczek, powiedzmy sobie, szpuleczka. I ja zanim już tak, bo zaczynałam chyba z kilka razy, więc zanim doszło, czasami zrobiłam już tutaj te dwie obręcze, jakby, no bo tam też się to nazywa. Jedno kółeczko, drugie i trzecie już miałam zrobione, ale potem mi to tak coś krzywo, to nie wychodziło, coś tu nie pasuje, jeden taki, drugi taki, pruję. Sprułam znowu od początku, nie? Także no. A teraz po prostu dostałam zajawki, jak wczoraj znowu mi się wyświetliły różne takie filmiki, żeby zrobić nie serwetkę, a właśnie jakiś kształt. Czasami to taki wychodzi przestrzenne, wiecie, normalnie kwiatuszek taki, czy koszyczek. Zobaczę w ogóle, jak to pójdzie. Pierwsza moja myśl to była taka, jak dzisiaj szłam do pasmanterii, że zrobię taki bieżnik na stół, taką serwetkę, no bo bieżnik, no w sumie bieżnik, bo to o taki kształt chodzi, prostokątny. Taką serwetkę na nasz stół, ten drewniany tam, który mamy. Taką w kształcie, taką prostokątną, taką właśnie koronkową, nie? No. Ale znowu mi się odwidziało i teraz coś innego. Dlatego mi się odwidziało, bo zamknięta była pasmanteria, więc nie kupiłam tego kordonka, który chciałam, taki cieńszy. No i zostałam na weekend przy tych. Także coś stworzymy. Oczywiście jak coś powstanie, jak nie powstanie, to też Wam o tym powiem, nie? No, że niestety, Marzena, to nie jest twoja działka, ale ja tak siebie nie przekreślam, bo ja mam dowód na to, że coś tam sztrykowanie, nie wiem, czy dokładnie tak się mówi po śląsku, robienie na drutach, coś jednak mam, jakiś haczyk do tego, jakąś żyłkę, bo mam na to dowód i mam na to świadków, że to było osobiście przeze mnie zrobione. Mowa tu właśnie o tym bezrękawniku. Dobra, także na razie to zbieramy, chowamy. Piękne kolory w ogóle. Jeszcze były takie kolory, takie pastelowe bardziej, ale stwierdziłam, że wyraziste chcę. Także jestem zaopatrzona, sprzęt cicho mam. Teraz tylko trochę więcej czasu by się przydało. Zapału. No i zobaczymy, co powstanie. Tymczasem wracam do montażu, do roboty. Jeszcze tam mam kilka rzeczy do odhaczenia. No i widzimy się w następnym vlogu. Będziemy się żegnać. Miłego weekendu w takim razie, jak oglądacie tego vloga, i do zobaczenia w kolejnym. Pa!